Halo, 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 witam Was serdecznie i dzisiaj z radosną wiadomością do Was przybywam, bo gdy wczoraj wróciłem późno po szkole do siebie, wchodzę, a tu w korytarzu taka oto paczka i zgodnie z tą zapowiedzią, która była w ostatnim filmie, rozpoczynam współpracę z Cross, z polską marką rowerową i dostałem do testów e-bike'a, rower elektryczny górski. Więc właśnie ten wielki karton zawiera ten oto upragniony i wymarzony rower przysłany prosto od Crossa. Więc ja się biorę za składanie, więc dzisiaj zaprezentuję Wam, jak on wygląda i podzielę się tą swoją radością. I zaznaczę na samym początku, że nigdy nie byłem zwolennikiem rowerów elektrycznych, w sensie nie dla innych, ale dla siebie. No ale jeżeli nadarzyła się okazja, że można ten rower przetestować, no to chcę sobie wyrobić opinię. I mam nadzieję, że dzięki tej mojej opinii, że ja spróbowałem i podzielę się z Wami, kogoś przekonam albo utwierdzę w tym, że jednak rower elektryczny nie jest dla niego. Więc naprawdę fajny content na kanał na rowerze, więc bierzemy się do składania tego oto roweru. Karton wytargałem sobie na korytarz, żeby tutaj było więcej troszeczkę miejsca. Tak się prezentuje. Przed chwilą pokazywałem, jak wygląda to w środku, więc jest olbrzymi, ale również bardzo ciężki. Jednak elektryk ma baterię, ma silnik, więc to swoją wagę ma. Więc na pewno, jeśli ktoś myśli o zamówieniu sobie elektryka, a nie odbioru ze sklepu, to wtedy musi mieć tę świadomość, że jednak trzeba mieć kogoś do dźwigania, do tego, żeby ten karton choćby wnieść po schodach i móc go rozpakować, bo też sądzę, że wyjęcie teraz tego roweru troszeczkę będzie siły kosztowało. Znaczy, ja dam radę, ale jeśli ktoś jest na przykład mniejszy, czy po prostu jest to na przykład pani, która ma troszeczkę mniej sił, czy jakiś pan, który ma też mniej sił, no to na pewno będzie musiał na to zwrócić uwagę. Więc ja się biorę i tutaj mam nadzieję, że Wam troszeczkę pokażę, jak wygląda rozpakowywanie takiego roweru. I rowerek szybciutko złożony. W tym kartonie przyszedł praktycznie gotowy do użycia. Wystarczyło tylko wyjąć, co nie było takie proste, bo jednak karton wysoki, rower ciężki, więc tak jak już mówiłem, trzeba na to uważać. No ale wystarczyło wyjąć i tak naprawdę tylko ustawić kierownicę. Więc nie wiem, czy to tylko tak do mnie przyszło, bo uznali, że się nie nadaje do składania, czy po prostu tak wysyłają. Miejmy nadzieję, że tak, no bo rzeczywiście jest bardzo prosto. Oczywiście nie ma jeszcze zamontowanych platform pedałowych. Wystarczyło właśnie ustawić kierownicę równiuteńko. Ona jest odkręcona, więc tylko trzeba ustawić, dokręcić, oczywiście podnieść siodełko, ale siodełko też będzie się zmieniało na bieżąco, jak już człowiek wsiądzie na rower. Powiem tak, prezentuje się pięknie, a sądzę, że gdy wyjdziemy na świeże powietrze, to już w ogóle będzie robił wrażenie. Oczywiście mamy tutaj wszystkie urządzenia do ładowania baterii w kartonie. Oczywiście karty gwarancyjne, czyli to wszystko, co potrzebujemy, jakby się coś stało, no ale to też jest bardzo ważne urządzenie, czyli coś, co podłączamy do prądu, żeby później móc jeździć na wspomaganie. A tak się oto rower prezentuje na naszym korytarzu plebanijnym. No mi w tym momencie pozostaje tylko jedna rzecz, jechać do sklepu rowerowego, żeby kupić jakieś platformy i już pojechać na przejażdżkę. I powiem szczerze, że naprawdę nie mogę się doczekać. Tak jak już mówiłem, nigdy nie jeździłem jeszcze na rowerze elektrycznym. Do tej pory byłem takim wielkim przeciwnikiem, ale tak jak podkreślam, do mojej osoby. Ponieważ no, uważam się za człowieka wytrenowanego i uważam, że no, nie potrzebuję właśnie takiego wspomagania, aczkolwiek jest okazja do testów takich naprawdę długoterminowych, to należy skorzystać. A oprócz tego zaczynamy jesień, niedługo zima, więc też bardzo ciekawe doświadczenie, jak ta bateria będzie się zachowywała w warunkach, kiedy będzie na dworze chłodniej, ile wytrzyma i na przykład jak się jeździ w momencie, kiedy bateria się wyładuje. Czy rzeczywiście ten ciężar tego roweru jest taki duży, aczkolwiek przyznam się szczerze, że myślałem, że będzie cięższy, a tak naprawdę bez problemu da radę go podnieść jedną ręką,
Więc naprawdę jestem mega tutaj i pozytywnie zaskoczony. Moi drodzy, pierwsza jazda za mną, a raczej w trakcie tej pierwszej jazdy jestem właśnie, wracam ze szkoły. Dzisiaj właśnie ze szkoły rano wybrałem się crossem elektrycznym, więc naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony. Za chwilę co nieco więcej na temat tego pierwszego wrażenia, no bo pierwsze wrażenie, jak się nie ma, jest niezwykle ważne. Więc szukam jakiegoś fajnego miejsca, zatrzymam się i zaprezentuję Wam, jak ten mój nowy elektryczny rower się prezentuje. Wczoraj rower został złożony i oczywiście musicie mieć świadomość, że jak kupujecie rower już z tej wyższej półki, czyli nie taki zwykły gdzieś rower MTB górski jak do pierwszej komunii, czy rower trekkingowy, to że w zestawie nie ma pedałów, dopiero trzeba je zakupić. Więc ja wczoraj jeszcze musiałem jechać do sklepu rowerowego, zakupić pedały. Tutaj tym razem postawiłem na platformy, nie na SPD, bo jednak tym rowerem planuję więcej jeździć w formie poruszania się po mieście, ale również w góry i sądzę, że wtedy też dam radę jak najbardziej na właśnie pedałach platformowych do rowerów MTB dać radę. Jaki to jest rower? Otóż jest to Cross Level Boost 2.0, rower elektryczny i tutaj od razu informuję, że specyfikacja tego roweru, co w nim jest, wszelkie dane techniczne, to musicie zajrzeć w opis tego odcinka, bo tam rzucam link do strony Crossa. Więc jakiś czas temu ludzie z Crossa zgłosili się do mnie z propozycją, żeby wziąć na testy rower elektryczny. I powiem szczerze, i to zresztą już wybrzmiało w tych wcześniejszych minutach, jak ten rower składałem, że ja do rowerów elektrycznych do tej pory podchodziłem dość sceptycznie. W znaczeniu takim naprawdę nie zabraniając nikomu takiego roweru posiadać, czy mieć i jeździć na nim, bo ja naprawdę nie mam nic przeciwko, nigdy nie miałem nic przeciwko, każdy wybiera to, co dla niego jest właściwe. Natomiast sama frajda z jazdy była dla mnie, jest dla mnie tak wielka, więc ten rower normalny, byśmy powiedzieli, jest jak najbardziej dla mnie priorytetem. No ale pomyślałem sobie tak, kurczę, jest możliwość przetestowania roweru elektrycznego, czyli też wyrobienia sobie opinii na temat właśnie tego środka transportu i tego rodzaju roweru, to dlaczego nie skorzystać? No i właśnie stałem się posiadaczem, znaczy się na wypożyczenie oczywiście, właśnie tego Crossa Levela Boosta 2.0. I powiem tak, totalnie, ale totalnie pozytywnie się zaskoczyłem. I oczywiście dzisiaj tak naprawdę tylko o tym pierwszym wrażeniu, no bo jakieś długofalowe testy na to przyjdzie czas. Ale ja jako człowiek, który nigdy na rowerze elektrycznym nie jeździł, troszeczkę się obawiałem, mówię, jak się tym posłużyć, jak to będzie działało, jak w ogóle zmieniać to wszystko, jak w ogóle się jeździ na takim czymś, czy to nie jest niebezpieczne, no bo też jakieś takie opinie mogą się pojawić, no że rower elektryczny ma to wspomaganie, to tak cię przyspieszy, że nad tym rowerem nie zapanujesz, więc gdy dzisiaj rano na ten rower wsiadłem, oczywiście w nocy naładowałem baterię do końca, gdy ustawiłem wszystko już tak, żeby to wspomaganie działało, no to po prostu mówię, kurczę, coś niesamowitego. Przede wszystkim pierwsze wrażenie. Rower jest ciężki, bo tak jak pisze na ramie, czy jest napisane na ramie, sam rower waży 22 kg. Więc to już jest taki ciężar znaczący. No zwłaszcza jeśli człowiek jeździ na szosie, która liczy gdzieś tam 8 kg. No to jest dość duża różnica. Co robi ciężar w tym rowerze? No oczywiście bateria i silnik. Więc sama konstrukcja ramy jest lekka. Natomiast ma potężne koła. Ja się odzwyczaiłem od tych kół MTB, tutaj są naprawdę potężne koła MTB 29 cali, ale też szerokość tych opon jest naprawdę potężna w porównaniu właśnie do szosy, czy nawet do gravela, więc rower sprawia wrażenie naprawdę potężnego. Swoje waży, aczkolwiek nie jest to waga, którą człowiek by nie był w stanie podnieść. Gdy przyjechałem do szkoły, rower parkuje w takim pomieszczeniu, gdzie muszę wnieść go po schodach
kartach nie ma najmniejszego problemu. Aczkolwiek pewnie im człowiek gdzieś tam mniejszy, słabszy, może gdzieś mieć te problemy. Ale też sądzę, że wtedy też te rowery nie są tak duże, bo to jest rozmiar XL. Ja dość spory jestem i muszę mieć rozmiar duży roweru, żeby na nim po prostu jeździć. I w mniejszych rowerach ta waga na pewno będzie trochę niższa, więc może w ten sposób należy do tego podejść. No ale wracając do tej pierwszej jazdy, więc bałem się troszeczkę, jak takim ciężkim rowerem będzie się manewrował. Więc uruchomiłem, mam już wszystko przygotowane, wsiadam, zaczynam kręcić i przede wszystkim lekkość tego kręcenia, to wspomaganie, naprawdę niweluje to, co jest zaraz najtrudniejsze i najcięższe w momencie, kiedy człowiek siada na rower, czyli rozruch. Pierwsze przekręcenie pedałami, pierwsze przekręcenie korbą, że tutaj automatycznie wchodzi człowiek na takie piękne obroty i jedzie sobie. No i to jest coś, co no, robi niesamowite wrażenie i każde zatrzymanie się czy zwolnienie, jak człowiek rzeczywiście musi zwolnić, no bo są światła, trzeba się zatrzymać, kogoś przepuścić i gdy znowu zaczyna kręcić, to automatycznie przyspiesza, ale to też nie jest takie przyspieszenie, nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować. No bo rzeczywiście, gdy zbliżamy się do tych magicznych 25 km na godzinę, to rower przestaje wspomagać. Ten silnik się wyłącza, czy przechodzi w taki stan czuwania. To wspomaganie rzeczywiście działa do tych 25 km na godzinę. Więc byłem totalnie, ale totalnie pozytywnie zaskoczony, bo jechało się tak lekko, ale to nie jest tak, że nie trzeba pedałować. Dalej trzeba kręcić. Ja specjalnie ustawiłem sobie w zegarku swoje tętno, więc przy takiej normalnej jeździe, jak rano jadę sobie do szkoły, gdzieś to tętno wchodzi w granicę gdzieś tam tych 120, zważywszy na to, że człowiek jak chce przyspieszyć, czy coś, no to do tych 120 dochodzi. To nie jest znowu tak dużo, no bo to też nie jest jazda sportowa. Przy jeździe sportowym jest oczywiście to tętno o wiele wyższe, no ale tutaj to tętno moje nie przekraczało 100 uderzeń serca na minutę. Więc o wiele, wiele niższe. Co też spowodowało, że jadąc, a zrobiłem sobie taką dłuższą rundkę, nie krótką, tylko rzeczywiście przejechałem 10 km rano jadąc do szkoły, sprawiło, że ja się na przykład nie spociłem. A zwykle przyjeżdżam lekko gdzieś tam zgrzany, no bo to jest naturalne, tak? Więc w momencie, kiedy chcemy rower elektryczny, tak myślę sobie, używać właśnie jako środek transportu, że chcemy się dostać do pracy, gdzieś dojechać, a nie chcemy się przy tym zgrzać, no to jest niesamowita sprawa. Teraz, gdy wracam ze szkoły, no bo nagrywam w momencie, kiedy skończyłem poranną świetlicę, za chwilę oczywiście znowu do szkoły wrócę, no ale mam chwilę wolnego, więc wracam, pojechałem sobie okrężną drogą, troszeczkę właśnie w takie bardziej terenowe strony, żeby sprawdzić, jak ten rower nie tylko na asfalcie się zachowa, ale właśnie na takich drogach szutrowych, drogach utwardzonych, ale nie asfaltowych, na jakichś dziurkach, korzeniach. To powiem tak, że lekko się zgrzałem, ale nie dlatego, że tętno nagle podwyższyło się, musiałem mocniej kręcić, ale dlatego, że jestem grubo ubrany, a rano było chłodno, a teraz wychodzi słońce. No ale jak robi się ciepło, to człowiekowi nawet nie przeszkadza to, że się spoci. To tak tylko na marginesie. Więc trochę się rozgadałem. I tak jak już powiedziałem, na dłuższe testy przyjdzie czas, będą na ten temat na pewno odcinki, bo chcę ten rower zabrać do lasu, chcę zabrać w góry na naszą kopę biskupią, jak on tam funkcjonuje, jak się na nim jeździ, będę go próbował właśnie dojeżdżając do szkoły, czy poruszając się po mieście, jak to wszystko wygląda. Natomiast pierwsze wrażenie jest mega, ale to mega pozytywne i jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę nie przypuszczałem, ja jako ten człowiek, który nie był zwolennikiem gdzieś tych rowerów elektrycznych, gdy przejechałem się właśnie dzisiaj po raz pierwszy, to jestem mega, ale to mega zadowolony i tak jak już mówiłem, pozytywnie zaskoczony. I mam nadzieję, że to pozytywne zaskoczenie będzie się rozwijało i gdzieś w miarę upływu czasu zobaczę więcej jeszcze tych pozytywnych aspektów jazdy na rowerze elektrycznym. Dodam tylko tyle, że silnik ma 3 stopnie wspomagania. Ta wersja Eco, później wersja Trial i wersja Boost. Więc w zależności od tego, jak chcemy, żeby on działał, tak będziemy go używać, jak to wspomaganie ma być mocne, silne, jak szybko będziemy przyspieszać, to właśnie trzeba sobie to ustawić, ale jest bardzo wygodna manetka przy lewej dłoni, więc palcem jednym sobie to dostosowujemy. I oczywiście trzeba mieć świadomość, że im mocniejszy tryb, tym szybciej ta bateria się zużyje.
To tak tylko w woli wyjaśnienia pewnego, bo może niektórzy kompletnie nie wiedzą, jak to wygląda. Ja nie wiedziałem, więc dlatego cielę się również tą wiedzą z Wami. Ładowałem w nocy, akumulator był w połowie naładowany, gdy rower przyszedł, więc go podłączyłem. Nie wiem, jak długo się ładował, no bo był w innym pokoju. Rano wstałem, był naładowany, wszystko było gotowe do jazdy. Oczywiście dołożyłem lampki, mogłem ruszyć w ciemną noc na rowerze elektrycznym, dojechać do szkoły i dojechałem nieupocony, szczęśliwy, zadowolony i mega pozytywnie zaskoczony. I ja wsiadam sobie dalej, jadę do siebie i moi drodzy, tak jak już mówiłem, specyfikacja, to co ten rower ma w sobie, czyli te wszystkie dane techniczne, to znajdziecie w opisie odcinka. Wejdźcie sobie na stronę Crossa, poczytajcie, na czym to polega, jak to wygląda, co tutaj takiego mamy w tym rowerze. Natomiast będą się pojawiały odcinki na temat tego roweru, jak to wygląda. Mam nadzieję, że uda się fajny content z tego wszystkiego stworzyć. A warto też się zastanowić i pomyśleć nad rowerem elektrycznym, no bo jak krąży w mediach i w przestrzeni rowerowej informacja, ma wejść jakiś rządowy program dofinansowania rowerów. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Natomiast wiele osób dzięki tym informacjom medialnym zaczęło się zastanawiać, czy sobie takiego roweru elektrycznego nie sprawić. Więc w planach jest niby dofinansowanie na rower elektryczny w kwocie do 50% wartości roweru, nie przekraczająca jednak ta kwota 5000 zł i 9000 zł w przypadku roweru elektrycznego cargo. Więc jeśli kogoś interesuje ten temat, to niech też się zagłębi, może poszukać sobie w internecie. Natomiast myślę, że też właśnie informacje na temat rowerów elektrycznych teraz będą się częściej pojawiały i powiem szczerze, no już po tej pierwszej jeździe to się w ogóle nie dziwię. Natomiast oczywiście nie bójcie się, normalny rower będzie dalej królował, no bo ja po prostu na rowerze kocham jeździć, kocham również się na rowerze zmęczyć na treningu, ale właśnie dojeżdżając do szkoły to niekoniecznie, więc chyba to jest takie bardzo dobre rozwiązanie. Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego się urodzi. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę, dziękuję także Crossowi za to, że obdarzył mnie tym zaufaniem, że ten rower wysłał do testów i że mogę sam poznać coś nowego. A to jest fajne w życiu, że gdy przychodzi okazja, można poznać coś nowego, troszeczkę się rozwinąć, że warto z tego korzystać, no bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Trzymajcie się, ja jadę sobie dalej.